Hola, muy buenas. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj metody szybkiej nauki. Zapraszam. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online'owo i robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Dzisiaj, ponieważ odcinek jest taką trochę okrągłą rocznicą, mamy wywiad. Wywiad, o którym mówiłam już we wcześniejszych odcinkach, na który bardzo serdecznie Cię zapraszam. Wywiad z Bartoszem Gawrylukiem. Chciałabym powiedzieć kilka słów na temat Bartka, bo nie wiem, czy mieliście okazję, miałeś okazję, miałaś okazję kiedyś spotkać się z Bartoszem. Na pewno na moich kursach. Jeśli jesteś na moich kursach, to oczywiście tak. Kim jest Bartek? Dlaczego my się tutaj w ogóle spotykamy? Co tutaj dzisiaj się będzie działo? Bartosz Gawryluk. Jak sobie wpiszesz w Google, to na pewno sprawdzisz w wujku Google, że Bartek był uczestnikiem programu The Brain. The Brain, gdzie pokazał, no właśnie, pokazał to, co pokazał i zapraszam Cię do tego odcinka, żebyś go znalazł na YouTubie. Oprócz tego Bartek miał również zajęcia na Politechnice Łódzkiej, jak jest trenerem skutecznej nauki i szybkiego czytania oraz również jest coachem, który pracuje z klientami biznesowymi. Kto wie, czy, no właśnie, czy to coś, co dzisiaj usłyszysz, nie zmieni podejścia do Twojej nauki, nie zmieni tego, jak się uczyć, co robić, bo jak dobrze wiesz i jak jeśli słuchasz mojego podcastu, to wiesz, że w taki sposób, jak ja uczę języka hiszpańskiego, zahaczam również o proces nauki. Nie wyobrażam sobie, żeby uczyć się języków obcych, nie mając narzędzi do tego, ucząc się tylko takimi metodami, których nauczyliśmy się w szkole. Więc dzisiaj chciałam serdecznie, serdecznie zaprosić, przedstawić i oddać głos Bartkowi, który poprowadzi dla nas, no właśnie, poprowadzi dla nas wywiad, poprowadzi taką rozmowę, o której rozmawialiśmy sobie wcześniej z Bartkiem na temat szybkiej nauki. Bartek, witam Cię bardzo serdecznie. Czym jest ta szybka nauka? Powiedz nam coś więcej. Dzięki w ogóle bardzo, że się zgodziłeś na ten wywiad. No i mam nadzieję, że dzisiaj odmienisz życie wielu osób. Witam Cię bardzo serdecznie. Postaram się. Paulina, dziękuję bardzo za zaproszenie. Na czym w ogóle polega ta szybka nauka? Ponieważ wiele osób o tym słyszało, ale nie miało doświadczenia albo to było bardzo skromne doświadczenie. Czasem gdzieś w szkołach pojawiała się osoba, która wspominała, że coś takiego istnieje. Natomiast jak to wygląda? Ja korzystam z takiego modelu, który nazywa się 4M. Co to jest za model 4M? W ramach tego mamy kilka rzeczy. Dwie to są takie wewnętrzne, czyli nasza motywacja i nasze myślenie. Co na myśli tutaj, mówiąc myślenie? Na przykład to, czy pozwalam sobie na popełnianie błędów, ponieważ szczególnie przy nauce języków obcych popełnianie błędów jest kluczowe i bez tego nie da się pójść dalej. Zgadza się. Bo jeśli pozwolimy sobie na to, żeby popełniać błędy, to automatycznie mamy dużo większą swobodę w komunikowaniu się, bo o to nam przede wszystkim chodzi. Zauważcie, że nawet jak osoba ma w skali od 1 do 100, powiedzmy, znajomość języka na poziomie 70, ale nie ma swobody w mówieniu, to nie zadziała. Dokładnie. Natomiast w drugą stronę są małe dzieci, które uczą się języka. Mają pełną swobodę w komunikowaniu się, ale zupełnie nie znają zasad, nie znają słownictwa, ale przez tą swobodę łatwo się uczą. Zgadza się. To bardzo często jest coś, co obserwuję u mnie na kursach, gdzie jesteśmy właśnie skoncentrowani na tym, żeby ta gramatyka, żeby to wszystko było ogarnięte. Ja zawsze mówię, ale nam chodzi tutaj o komunikację, bo podkreślam, ja uczę osoby, które wyjeżdżają na wakacje. Na wakacjach mamy się komunikować, a nie znać perfekcyjnie gramatyki, prawda? Więc to jest coś, co jest bardzo ważne, co powiedziałeś, Bartku. Bardzo, bardzo ważne i myślę, że wiele osób musi sobie to mocno wziąć do serca, żeby dać sobie pozwolenie na to, żeby popełniać błędy. Tak, więc to jest ta część myślenia. W ramach myślenia jest też na przykład coś takiego jak, czy uważam, że mam dobrą pamięć, czy mam tak zwany talent do języków. Nie ma czegoś takiego jak talent, ale niektórzy uważają, że jednak jest. O, właśnie dobrze to powiedziałeś, bo bardzo dużo osób, które rozmawia ze mną, na przykład zanim gdzieś tam dołączą do grona moich uczniów, mówią, ale wiesz co, ja od razu ci zaznaczam, ja nie mam talentu do języków. Talent w praktyce oznacza mniej więcej to, że osoba ma większą łatwość do wyłapywania dźwięków, czyli ma bardziej pamięć muzyczną, którą również można sobie wyrobić, można się tego nauczyć. I od tego są dwie kolejne rzeczy, czyli materiał i metody. Materiał Paulina ma fantastyczny, tak więc tym nie będziemy się zajmować, skupimy się na dokładnie. Metodach. Zresztą jest bardzo dużo materiału już na podcaście, który też można przerabiać. Dokładnie, tak więc skupimy się na metodach. I metody do szybkiej nauki są takie, że przy nauce języków obcych warto zacząć najpierw od osłuchania się z językiem. Ja tutaj zawsze polecam TED.com, to jest stronka, gdzie są ciekawe wykłady, zazwyczaj do 15 minut. Nie ma znaczenia, jaki język, zazwyczaj można coś tam znaleźć i w jaki sposób polecam tego słuchać. Bo to, co często robimy, to, że uczymy się pasywnie, czyli słucham tylko i nie korzystam z tej wiedzy.
To wygląda tak, tak, jakbym czytał teorię na temat wpływania. Da się, okej, okay, ale efekty będą kiepskie. Marne. Dlatego w ramach praktycznej nauki, w momencie, gdy słucham czegoś, to warto sobie regularnie zatrzymywać wideo i powtarzać to, co było mówione. Nie ma znaczenia, że nawet nie rozumiesz, co tam jest mówione, ale uczysz się wymawiać te słowa. Uczysz się swobody w mówieniu. I więcej nauczysz się właśnie w takich bezpiecznych warunkach, gdzie nie ma stresu, że ktoś cię oceni i tak dalej, tym łatwiej będziesz mógł się komunikować, gdy taka sytuacja rozmowy faktycznie się już pojawi. A do tego najpierw trzeba się nauczyć mówić w danym języku. I do tego najlepsze jest powtarzanie za tym, co jest na nagraniu na przykład. Dodatkowo TED ma to do siebie, że ma możliwość transkryptów i śledzenia tego, co faktycznie jest mówione. To bardzo fajnie pozwala na połączenie tego, co się słyszy, z tym, jak to jest napisane, więc automatycznie uczysz się dwóch rzeczy. Jak powtarzasz sobie to jeszcze później, to taka nauka, szczególnie na początku, jest dużo bardziej skuteczna, bo zauważcie, że jeśli nie mamy posłuchanego języka, to każdy język ma różne dźwięki. Jeśli nie słyszę niektórych dźwięków, to nie jestem w stanie dobrze ich wymówić. Więc pierwszy etap to jest właśnie osłuchanie się z językiem. Dopiero wtedy można skutecznie uczyć się komunikować w tym języku. Dokładnie. Ja tutaj, Bartek, przerwę ci na chwilkę. Nie chciałabym tutaj porównywać tego do nauki dziecięcej, bo wiadomo, że też w niektórych aspektach nauka dziecięca pewnie wygląda trochę inaczej ze względu na budowę mózgu i tak dalej, ale jakby jeśli cofniemy się do tych lat początkowych, to co my przez pierwsze dwa, czy tam pierwszy rok, w zależności kiedy zaczynaliśmy mówić, to co my przez ten pierwszy okres naszego życia robimy? No przecież słuchamy, jak tam mama do nas tam bla, 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 cały czas mówi. I to jest osłuchiwanie się tak naprawdę też z naszym językiem własnym, tak? Zanim zaczniemy mówić, to najpierw usłyszymy pewnie ze 150 razy, jak mama nam powie daj, podaj, gdzie jesteś i tak dalej. Więc to jest bardzo podobny proces do tego, który my już przeszliśmy i bardzo często nie potrafimy tego przełożyć na naukę języków obcych, tylko nam się wydaje, że przychodzę i mam już zacząć mówić. To jest bardzo często też, z czym ja się spotykam. A osłuchałeś się z językiem, zrobiłeś pierwsze ćwiczenia, bardzo często ludzie odkładają to, no bo jakby po co takie coś robić? Mhm. Też często mit jest taki, że dzieci uczą się szybciej. Niekoniecznie. Dorośli uczą się szybciej, jeśli wiedzą, jak swoje doświadczenie wykorzystać, ponieważ my ten zakres wiedzy, słownictwa i tak dalej mamy. Też wiele języków ma wyrazy bliskoznaczne, podobnie brzmiące i tak dalej. Więc to często jest już duży plus, który pozwala nam wystartować nie od zera, jak nam się wydaje, ale się okazuje, że z 1000 najczęściej używanych słówek znamy powiedzmy jakieś, nie wiem, 10, 15, 20%, więc to już jest dużo. Zaczynamy od pewnej podstawy już, możemy na tym budować. Dokładnie. Więc to jest kolejna rzecz, że nie zaczynamy od zera, tylko zaczynamy już od pewnego fundamentu plus naszego doświadczenia, które pozwala dużo łatwiej wyobrażać sobie pewne rzeczy, łączyć tą wiedzę w fakty, tak, i przekładać to na praktykę. Oraz druga rzecz to to, że osłuchanie się to jedno, ale trzeba zacząć mówić, bo jeśli uczyliśmy się w szkole, to się bardzo często osłuchaliśmy z językiem, ale tam nie było tej funkcji mówienia. To jest główna blokada językowa, która się pojawia w trakcie nauki. Dokładnie. Niestety bardzo dużo osób tą blokadę gdzieś tam po drodze załapało. Więc tutaj to po pierwsze nasze myślenie i ten komfort emocjonalny, żeby móc popełnić błędy i powiedzieć, bardzo fajnie załatwia temat powtarzania za nagraniem. Tak, bo nie boimy się, że... bezpieczne przygotowanie. Dokładnie, dokładnie. Nie boimy się, że gdzieś tam będziemy nawet powtarzać, no powiedzmy sobie, źle, tak, jeśli można tak to nazwać. Mhm. I w bezpiecznych warunkach, bo nikt cię nie ocenia i nikt tego nie słyszy tak naprawdę. Nawet jak źle powtórzymy i zdamy sobie sprawę z tego, że źle powtórzyliśmy, to nasz mózg to traktuje jako już okazję do nauki i od razu wprowadza korekty. Więc im więcej błędów popełniamy, tym szybciej się uczymy. Błędy są pozytywne tutaj. Im więcej, tym lepiej. Tak. Jeśli tak przemyślimy i faktycznie wprowadzimy zmiany. Poza tym też naszym celem nie jest, żeby mieć idealny akcent, tylko to, żeby się komunikować. Dokładnie. Umówmy się, nawet w języku polskim nie zawsze dobrze się komunikujemy. Dokładnie. Jeśli ktoś jest z jakiegoś regionu, gdzie mają swoje akcenty i tak dalej, swoje to tak inaczej potrafimy się skomunikować, to jest okej, okay, więc dlaczego musimy nauczyć się perfekcyjnie języka obcego? Dokładnie, no ale to jest niestety nasz polski perfekcjonizm. No, wypowiadam się tylko za nas, ponieważ jakby znam tylko tą naszą bardzo mocną podstawę psychologiczną, bo uczę tylko Polaków, ale niestety widzę tą tendencję, że ten perfekcjonizm polski jest czymś bardzo destrukcyjnym, a sami nie potrafimy zerknąć na to, że po polsku czasami popełniamy tyle błędów i nie przekładamy tego na język obcy, tylko chcemy takiej perfekcji się doszlifować, co jest bardzo często takim błędnym kołem, które powoduje, że no nie idziemy dalej, nie jedziemy tym wozem dalej, tylko po prostu stoimy w miejscu i się kręcimy. Już samo uświadomienie sobie tego, że możemy popełniać błędy i że w polskim języku właśnie też popełniamy jakieś błędy. Dokładnie.
zdejmuje spore ciśnienie z nas i pozwala właśnie zacząć uczyć się z błędami, ale popełniając te błędy, krok po kroku iść dalej na tej ścieżce, aż będziemy mogli swobodnie się komunikować tak, jak chcemy. Dokładnie. Bartku, czy masz coś jeszcze dla nas? Jeszcze jedna rzecz. Wiele osób ma tak, że stara się nawrzucać do swojego grafiku jak najwięcej zajęć z języka obcego. Praktyka pokazuje, że jeśli nie masz wyjątkowo mocnej motywacji, w sensie wydarzyła się sytuacja podbramkowa i musisz się w ciągu, powiedzmy, miesiąca nauczyć przynajmniej na jakimś tam poziomie komunikować, ta strategia sprawi, że się zniechęcisz i odpuścisz naukę. Więc to, co można zrobić, to pracować w blokach czasu. W blokach czasu, czyli powiedzmy 20-25 minut max, a proponuję wręcz podzielić to sobie na trzy części. Pierwsze 3-5 minut, powtórkę tego, co uczyłeś się ostatnio. Później nauka przez 20 minut, czy tam 15 minut mniej więcej i ostatnie 5 minut podsumowanie tego, czego uczyłeś się na tej lekcji. Ponieważ nasza pamięć funkcjonuje tak, że jeśli czegoś nie powtórzymy, to dnia kolejnego pamiętamy tylko 60%. Jeśli w ciągu 3 dni nic nie powtórzymy, to pamiętamy jakieś 25% tego, czego się uczyliśmy. Więc brak powtórek jest jedną z najgorszych rzeczy, którą można zrobić. Więc krótkie sesje nauki, częstsze, będą miały dużo lepsze efekty niż nauka raz na tydzień, ale to teraz będę 3 godziny. No tak, ale twoja koncentracja po godzinie się wyłączy i nic więcej nie przyjmiesz. Dokładnie, od razu mi się cisną te słowa na usta. Mniej znaczy więcej, rów codziennie z małymi krokami i metoda Pomodoro. Tutaj też można metodę Pomodoro zastosować. Tak, to będzie 20 czy 20, dokładnie, no po prostu. Więc jakby, nie wiem, czy mówię tutaj oczywiście do moich słuchaczy, czy zdajecie sobie sprawę z tego, co tutaj się właśnie dzieje, że jakby nie odkrywamy tutaj w ogóle Ameryki, nie? Mówimy tutaj o takich podstawach podstaw, ale jakby czasami człowiek potrzebuje usłyszeć, że tak, masz się uczyć języka obcego codziennie, tak, nie po 3 godziny, po 15-20 minut. I to jest tak proste, a jednocześnie tak trudne. Tak, bo metody skutecznej nauki to nie jest odkrywanie Ameryki, to są rzeczy, które robimy regularnie raz na jakiś czas. A kwestia o to, żeby wprowadzić to na poziom świadomy i zacząć to regularnie wykorzystywać, żeby były efekty. Bo jak coś nam się podoba, to automatycznie korzystamy z tego. Więc po prostu kwestia, żeby to świadomie zastosować. I właśnie specjalnie pod to dla słuchaczy przygotowałem checklistę. Jej, czekałam na to. Tak. To poczekaj, ja tylko oczywiście tutaj powiem, kochani, tak jak zawsze, opis do pobrania tego, o czym zaraz Bartek powie, jest tak jak zawsze do moich podcastów, do pobrania jakiś PDF, macie w opisie link. Również na YouTubie będzie się znajdować gdzieś tam link w opisie, więc jeśli łatwiej Wam jest po prostu wejść na YouTube'a i pobrać gdzieś tam z tego linka coś, co Bartek dla nas przygotował, to zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Opis podcastu, kliknij link. No właśnie, Bartek, co dla nas przygotowałeś? Bo właśnie tak liczyłam na to, że coś przygotowałeś. Co takiego? Przygotowałem checklistę, jak zabrać się w ogóle do nauki, czyli jak się przygotować do sesji nauki, ponieważ bardzo często nasze uczenie się jest przypadkowe. Tutaj mi się to spodobało, tutaj to i właściwie nie ma żadnego planu w tym. I jest to mało powtarzalne i efekty są takie, jakie są. Dlatego pierwsza rzecz to jest, jak bardziej świadomie podejść do uczenia się i celowo. A druga rzecz właśnie, jak prowadzić te rzeczy, o których mówiłem, czyli technika Pomodoro, czy właśnie praca w blokach czasu, jak odpowiednio robić powtórki. To coś będzie na checkliście, tak żeby łatwiej móc zasiąść do tej nauki. Bo często mamy tak, że chcemy zacząć się uczyć, ale właściwie brakuje nam materiałów. Tutaj na przykład w trakcie uznajemy, że chcielibyśmy napić się wody, coś jeszcze się wydarza, włączy się telefon, przypomnienie jakieś i się okazuje, że ten czas, który mieliśmy przeznaczyć na naukę, się rozprasza. Jest to takie rozwodnione. Więc ta checklista pomoże Wam wykorzystać ten czas na naukę jak najlepiej. Super, super. Kochani, mam nadzieję, że uda Wam się znaleźć opis podcastu albo link. Jeśli nie, to po prostu piszcie do mnie. Bartek, dzięki bardzo za przygotowanie tej listy, bo tak rozmawialiśmy, że może coś przygotujesz, nie wiedziałam, co to będzie i to chyba będzie jedno z lepszych rozwiązań, dlatego że to wszystko, o czym mówisz, ja się z tym bardzo często spotykam, jak osoby trafiają do mnie, zanim jeszcze trafią na kurs, albo jak czasami rozmawiają ze mną, mówią, a ile ja będę musiał poświęcić czasu na tą naukę, czy to będzie godzina, dwie, ja mówię, 25 minut dziennie, 15, 10, jest takie, co? Ale ty mówiłaś, że ten kurs jest taki intensywny. No jest, więc trzeba znaleźć codziennie czas. I te najprostsze rzeczy czasami są najtrudniejsze, bo te 25 minut, o których właśnie tutaj mówimy, czy 20 minutach, one się rozmywają. I nagle ich nie ma i jest niedziela i spływają do mnie zadania. I domyślam się, że te osoby siedzą po 3-4 godziny i uczą się hiszpańskiego. No i tak jak mówiłeś, niestety. Dramat. No tak, no powiedzmy sobie głośno, to jest po prostu dramat, tak? No bo jakby ten efekt byłby o wiele lepszy, gdyby było codziennie po trochu. Tak, więc tutaj jest często kwestia ogarnięcia nawyków i też na checklistie będzie mniej więcej jak do tych nawyków podejść. Ponieważ dopiero wtedy ta nauka ma sens. Inaczej przeznaczamy dużo czasu i energii na coś, czego efekty będą przynajmniej połowiczne. Super.
Super, super. Bartku, podsumujmy na koniec. Podsumuj nam, czym jest ta metoda 4M? Metoda 4M, czyli motywacja i nasze myślenie. Motywacja, czyli dlaczego chcemy nauczyć się danej rzeczy. I mocniejsza, tym oczywiście cała reszta będzie prostsza. Nasze myślenie, czy pozwalam sobie na popełnianie błędów, czy uważam, że jestem w stanie nauczyć się języka obcego, bo jak tutaj są jakieś blokady, to oczywiście będzie trudniej. Na szczęście nasze myślenie też zmienia się w trakcie nauki, więc to bardzo pomaga. Im więcej mam doświadczeń, tym łatwiej nam jest uczyć się nowych rzeczy. Tak więc motywacja, myślenie, materiał. Materiał jest kluczowy, często nawet ważniejszy od metod, bo jeśli mamy źle dobrany materiał, to pojawia się problem. Wyobraźcie sobie, że korzystamy ze zbyt trudnego materiału. Automatycznie nam się nie chce, nie mamy właśnie motywacji, uważam, że to jest zbyt trudne i tego nie dam rady ogarnąć, więc leci często samoocena jeszcze, bo i tak dalej, i tak dalej. Tak więc ja tu jeszcze dorzucę. Materiał? Tak, materiał dorzucę jeszcze od siebie. Jak osoby przychodzą do mnie uczyć się języka hiszpańskiego, to one wiedzą dokładnie, czego będą się uczyć. No jakby ja nie przygotowuję do egzaminów, więc jakby nie dostaną takiego materiału i oni to wiedzą, że jadąc na wakacje, nie będziemy się szykować do robienia testów, tak? No bo to też jest bez sensu tak. Po prostu. Niedobrany materiał. Będzie jakichś dziwnych słówek typu, tak. To teraz nauczę się, jak jest ul. No dobra, kiedy to wykorzystasz? Dokładnie, dokładnie. Zgadza się. I ostatnia rzecz, metoda. I o tym odrobinę opowiedzieliśmy, tak? Czyli TED tutaj był wspominany, i żeby najpierw osłuchać się z językiem, była właśnie metoda Pomodoro, czyli w jaki sposób wykorzystać ten czas dobrze na naukę. Najpierw robimy powtórzenie tego, co było ostatnio, uczymy się i powtórzenie tego, co było na tej sesji. Te powtórzenia w miarę często. Tutaj jest taka dobra metoda właśnie 1-1-1-1, czyli jedna godzina, czyli od razu po nauce, jeden dzień, jeden tydzień, jeden miesiąc na robienie powtórek. Kochani, zapraszam Was do checklisty w takim razie. Jeśli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, to wiecie, gdzie nas znaleźć. Wszystkie miejsca w sieci i opisy zamieszczę pod opisem podcastu, jak i pod opisem na YouTubie, także zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Bartku, cóż mi pozostaje? Dzięki bardzo, że znalazłeś czas. Dzięki za ten wywiad. No i mam nadzieję, że to nie nasz ostatni wywiad. Jak będzie zaproszenie, to ja chętnie się pojawię. Jasne, że tak. Na okrągłą rocznicę. Dajcie znać. Super, kochani. Dziękuję bardzo, Paulina. Dzięki bardzo. Jeśli mieli jakieś pytania do mnie, do Bartka, myślę, że śmiało możemy się odzywać. Jasne. Dane będą w opisie. Ekstra. Dzięki jeszcze raz. Muchísimas gracias. Hasta luego.